Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w Udawanym Gamingu. Ja jestem Avres, a to jest sielankowa sceneria w Medieval Dynasty i historia rudowłosej Beci. W każdym razie, moi drodzy, zanim przejdziemy do odcinka samego w sobie, chciałbym, słuchając waszych rad, podjąć pewne kroki i utrudnić, a jednocześnie ułatwić sobie rozgrywkę, czyli po prostu ją dostosować i nieco pozmieniać ustawienia. Otóż, żeby nie było jakoś tak hiper prosto, damy sobie podatki na 200%. Teoretycznie już potrafię grać, więc... No. Druga rzecz to szybkie tworzenie oraz szybkie budowanie. Dlaczego? No nie oszukujmy się, jest to dość... mozolne. W każdym razie, jeżeli chodzi o budowanie tego wszystkiego i crafting przede wszystkim, bo z czasem to będzie trwało wieczność. Dodatkowo stwierdziłem, że no jednak ten nieograniczony udźwig... To będzie coś, co faktycznie, w pierwszej serii, czy w pierwszych dwóch seriach faktycznie mieliśmy zwykły udźwig i było jak było. Przy nieograniczonym udźwigu daje nam to znacznie lepsze perspektywy i większe perspektywy, jeżeli chodzi o odkrywanie tego świata i przede wszystkim budowanie osady. Także tutaj są te dwa tematy. Dodatkowo mnożnik zdobywania doświadczenia chciałbym dać sobie na 200%, mnożnik zdobywania technologii 200% i mnożnik dynastii też z 200%. Co tutaj? W celu utrudnienia sobie nieco rozgrywki zmienię tak. Zapotrzebowanie na żywność na 200%, zapotrzebowanie na wodę również na 200%, zapotrzebowanie na opał także 200%, bo czemu nie? Bandyci i ich poziom życia damy 200%, przynajmniej póki co. Szkody zadawane przez bandytów również damy na 200% i punkty życia zwierząt też na 200%. Jeżeli chodzi o szkody u zwierząt, na razie wolałbym się z tym wstrzymać, ze zwiększaniem tych szkód. Niemniej jednak biorę to oczywiście pod uwagę. Jeżeli uznacie, że to jest stanowczo zbyt proste, to jak najbardziej sobie to pozmieniamy i dostosujemy to raz jeszcze. Kolejna rzecz to to, że jestem dumny z siebie poniekąd, ponieważ pomimo tego, że bardzo mnie kusiło, to nie nagrałem niczego, tylko po to, żebyście byli na bieżąco. Także również możecie być ze mnie dumni. Nie zmienia to jednocześnie faktu, że trzeba przejść o krok dalej i idąc za waszymi radami oraz tym, że faktycznie to miejsce jest świetne, bo mamy blisko kopalnię, w ogóle a propos kopalni, podobno jak sobie zbliżę odpowiednio bardzo, aha, czyli to faktycznie takie jest niby zaznaczenie, że jest gdzieś kopalnia. Ale to kurczę, faktycznie muszę blisko przybliżać. Blisko przybliżać? Masło maślane. Coś tu ciekawego jest w ogóle? O, tu jest kopalnia jeszcze jedna, widzę. O, tu kolejna. No proszę. Ale dobra, zostajemy na razie przy tym. Najwyżej, jeżeli okolica będzie dla nas za mało atrakcyjna, bądź też za mała, lub stwierdzimy w pewnym momencie, że zrobimy to, co chyba w trzecim sezonie, czyli rozsiejemy tę naszą główną osadę po kilku miejscach, żeby mieć takie miejsca, gdzie się będziemy mogli zatrzymać i potworzyć przedmioty, to jak najbardziej to zrobimy. Póki co, moi drodzy, siekiera w dłoń, tylko ją jeszcze znajdę. Miedziana, bo miedziana, ale zawsze. Czy mamy młotek przede wszystkim? Jakiś w ekwipunku? Ojdź, żadnego nie widzę. Jeszcze taka jedna ważna rzecz. To, że udało nam się zdobyć sadzonki drzew owocowych. Także tutaj mega fart. Bo to już da nam naprawdę fajnego boosta, jeżeli chodzi o po prostu budżet. Z czasem te owocki dają naprawdę, naprawdę ogromne zyski. Nie wiem, coś nie mogłem kliknąć, nie wiem dlaczego. Także tak, to jak najbardziej chciałbym od razu wykorzystać i zasadzić te drzewa. Także to sobie zaraz zrobimy. I jako, że chciałbym troszeczkę to rozplanować ładnie, to stwierdziłem, że wiadomo, od razu wszystkiego nie zrobimy. Od razu wszystkiego zbudować nie mogę, ale chciałbym chociaż wykorzystać fakt, że mamy już odblokowane pola i dzięki temu będziemy mogli sobie zrobić taką linijkę, siatkę, jakkolwiek by to nie nazwać.
dzięki której będziemy w stanie coś już zacząć tutaj ładnie planować. Ile to jest? 1 na 4, 1 na 5. Dobra, niech będzie 6. Damy to w ten sposób. Czy ja mogę stworzyć młotek? Nie mogę, bo brakuje kłody. Dobra, to czekaj, to ja stworzę młotek jeszcze. Bo bez tego to może być tu zaraz ciężko. No weźże. Dziękuję. Daj, daj, daj. Okej. Daj mi proszę ja ciebie tak, to pod szósteczkę. Dobra, mamy to, niszczenie. O, i dzięki temu już mamy tutaj siatkę. Ja dom chciałbym postawić tak mniej więcej powiedzmy tu. Dlatego też wypadałoby zrobić tak. Taki manewr lotniczy, proszę ja ciebie. Cyk. Okej. Tu chciałbym postawić gdzieś domek. A dlaczego nie mogę? O, chyba drzewo mi tam przeszkadza. No dobra, to powiedzmy, że tu. No i tak, kurczę, krzywo bym powiedział. To nie. To inaczej. Aha, bo tu drzewo przeszkadza, dobra. To już coś wiemy, kurczę, to już coś wiemy. Czy to będzie ok? No tak, nawet bym powiedział, kurczę. Nawet. Dobra, to zrobimy tak. Tu zostawiamy to tak. W pewnym momencie będzie tu ogrodzenie, którego jeszcze notabene nie mamy, także jest ok. Kiedyś to w końcu się odblokuje. Przede wszystkim chciałbym sad. Dwa, trzy, sześć. Ile my tych drzew tam mamy owocowych? Czekaj, weź mi to pokaż. 12, o kurczę. No to tu już więcej niż się tego spodziewałem. Dobra, zróbmy 3. 4 dajmy na 3. Mam nadzieję, że z czasem uda się znaleźć więcej tych sadzonek i zorganizować przede wszystkim więcej tych sadzonek. Ale póki co to będzie musiało nam wystarczyć. Także stoimy na razie z tym. Czekaj, mamy tu jakiś kilof czy coś? Nie, no i to jeszcze jaki, bo brązowy, kurczę, na starcie takie rzeczy. Panie. Ile kamienia z tego mi wypadnie? 3. Żartujesz, że... O kurczę, ty, w ogóle nie wiedziałem, że mogę z wodospadu wydobywać. No to już jest... Normalnie oszustwo. Z tymi skałami. Już? Już. Chociaż w sumie tak teraz sobie myślę.
że przecież skoro my mamy nieograniczony udźwig włączony, a jednocześnie, kurczę, mamy tu kopalnię obok, może byśmy weszli do kopalni po prostu, co? Nie dość, że sobie surowców od razu nazbieramy, które w pewnym momencie oczywiście nam się bardzo przydadzą. Nie pamiętam, ile trzciny potrzeba na wytworzenie dachu. No, chyba 32 sztuki? Jakoś tak. Coś takiego było chyba, nie? No i z tego przynajmniej trochę tego leci, tych kamieni. Czekaj, a mamy... Mamy nocną wizję gdzieś tutaj, czy nie? A mamy, proszę bardzo. No, to w każdym razie, ja się biorę za wydobywanie. I słyszymy się w momencie, kiedy już będziemy mieli wystarczająco surowca, żeby móc wykończyć budowę domu. Do zaraz. No i dobra, moi drodzy, jesteśmy już po oczyszczeniu tej całej kopalni, prawie całej. Jeszcze tutaj widzę, coś zostało. Kamieni mamy 289. I teraz tak, kurczę, no dotarło do mnie. No, dotarło do mnie, że na dobrą sprawę, skoro i tak mamy ten nieograniczony udźwig i nie ma potrzeby, żeby gdziekolwiek, cokolwiek przetrzymywać, jako takie, wiecie, rzeczy, typu na przykład, nie wiem, bo włóczni mamy, o kurczę, ty, biorę wszystko, jako na przykład takie włócznie, czy cokolwiek innego, bo to wszystko jednak mieści się nam w plecaku, to może byśmy, kurczę, zignorowali w ogóle, na razie przynajmniej, zignorowalibyśmy to miejsce, budowę domu i poszli, kurczę, zobaczyć inne miejscówki. Na przykład tą wyspę tu, albo tą wyspę tu, albo w ogóle to miejsce tu, to wybrzeże, albo... Nie wiem, to tutaj zobaczyć, co to jest. Kurczę, ta gra daje tyle możliwości. A już sam, kurczę, nie wiem. Ale nie, chyba nie, chyba nie. Dobra, dobra, nieważne, nieważne. Nie było tematu. Nie było tematu. Wracamy do budowy. Aha, brakuje jeszcze kłód. Okidok. No, także taki jest plan na chwilę obecną. Wybudujemy ten dom, koniec końców jednak. Wybudujemy ten dom. Bardzo mi się podoba ta miejscówka. Chciałbym już zacząć się budować i rozbudowywać jakoś tak bardzo, bardzo mocno, ale generalnie wiem, że jeszcze są questy, które chcę zobaczyć. Jest strasznie dużo rzeczy, które chcę robić, a chciałem jeszcze wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o tę rozgrywkę konkretnie, to mam w planie zrobić coś takiego. Weź wyciągnij pochodnie, co? Dziękuję. Mam w planie zrobić coś takiego, żeby faktycznie ta osada wyglądała bardzo estetycznie. Widziałem gdzieś tam na screenshotach w tym... na Steamie, jak to ładnie może wyglądać i tak stwierdziłem, że kurczę, też chciałbym mieć bardzo ładną osadę. W jakiś taki może nie tyle, że super hipersymetryczny sposób, czy też bardziej od linijki, ale przede wszystkim, żeby było to tak bogatsze troszeczkę, wiecie, jakieś tam ozdoby, nieozdoby i tego typu rzeczy. Także będę przykładał do tego znacznie więcej wagi. Oj, przepraszam najmocniej. Będę przykładał do tego znacznie mniej więcej wagi niż do tej pory. Także taki mam szalony troszeczkę pomysł. Weź tu od razu budujemy kamieniami. Czekaj, wróć. Tutaj okno. Tutaj chciałbym na pewno zwykłą ścianę. Tutaj okno. Kamienna ściana, proszę ja ciebie. Tutaj też. I tu dajmy na to okno. Dziękuję. Tutaj również okno.
Znaczy okno, kamienna ściana oczywiście. I wiem, że niewiele będziecie widzieć, dlatego jak najszybciej chcę to skończyć. Ile kłód? 4, 5, 6, 7. Dobra, 7 kłód i idziemy spać. A rano będziemy kończyć budowę. I faktycznie słusznie, żeście zauważyli, że te zwierzaki jakby mają znacznie większy zasięg takiego jakby agresora. No, że po prostu... O, mniszek lekarski. Że znacznie z większej odległości nas są w stanie wypatrzeć i faktycznie od razu się na nas wkurzyć i od razu atakować. Faktycznie jest coś na rzeczy. O, nie gadaj. Kurczę, zapomniałem o tym elemencie tutaj. Brakuje jeszcze jednej kłody, świetnie. Taki trochę fal start, ale to nic. Ta muzyczka nie jest jakoś szczególnie optymistyczna. Nie wiem czemu tak. Chałupa jest? Jest, dobra. Weź to rozpal od razu i idziemy spać. No i wspaniale, mamy poranek. Proszę ja ciebie, rozpal to przede wszystkim. Wytwórz od razu pieczone mięso. No jak ja bym miał 47 mięs tak przepalić, to o panie, 7 sekund na jedno. Masakracja. I tego plecaka faktycznie, kurczę, nie potrzebujemy. Dobra. No i proszę, mamy kuchnię. Co ja takiego mógłbym tutaj schować, co by na pewno nam się nie przydało? Kurczę, szczerze nawet nie wiem. Bo na tym etapie to wszystko się może przydać. Czy ja mam motykę jakąś w ekwipunku? Powiem tak, może motyki nie, ale mamy za to punkt, jeżeli chodzi o wydobycie. Także weźmy sobie od razu wiedzę o wydobyciu, to na pewno. Mamy gdzieś jeszcze jakiś punkcik, coś? Nie? Okej. Okay. Choda. Wytwórz, proszę ja ciebie, motykę. Dziękuję ci bardzo. Daj to na 8 nawet. Kurczę, nie widzę tych kołków. A, widzisz, tutaj jest. Cyk, cyk. No i super. A weź teraz, proszę ja ciebie, worek. Tutaj jest, ale mamy jeszcze prosty worek, to ja może tego prostego worka najpierw użyję. Weź mi to pod 8 daj. Aha, no automatycznie nie wyciągnęła tego. Kurczę, no takiego startu to chyba jeszcze nigdy nie było. Żeby pierwsze co robić, to sadzić drzewka owocowe. Ciekawe. Co jeszcze przyniesie ten tytuł, no?
Tylko nie podobają mi się jeszcze, kurczę, te chwasty tutaj dookoła. Te tu pomiędzy. Więc poczekam troszeczkę, aż te drzewa wyrosną i wtedy po prostu walnę tutaj drogi na przełaj, że tak powiem. Żeby to pousuwać, żeby było ładnie wszystko wyorane, tak. Taki mam w każdym razie pomysł na to. Jeżeli chodzi o dróżkę, to możemy zrobić od razu już... A może właśnie jeszcze nie róbmy? Może jeszcze się wstrzymajmy z tym? Tutaj jakiś taki mały warsztacik byśmy kiedyś postawili. No, to ma potencjał. Dobra. I tutaj mury do ściany, do skał. Kurczę, będzie ładnie. Ja już to widzę. Oczami wyobraźni już to widzę. Ale dobra, mamy dom. Ale nie zmienia to faktu, że moglibyśmy już zacząć troszeczkę, że tak powiem, planować rozwój tej osady. I z tego właśnie powodu chciałbym... Weź mi daj, nie sad, pole mi daj. Jak bardzo krzywo będzie to wszystko wyglądało, jeżeli postawimy tutaj to. Dobra. A weź mi daj jeszcze młotek od razu, daj mi zniszczenie, żebym to widział. O, super, ty i nawet prawie że idealnie równo z tym, co było tam. To jest idealnie równo z tym, co było tu. O kurczę, tego to się nie spodziewałem. Ale dobra, to będzie taka główna droga. Z czasem oczywiście. Mam nadzieję, że póki jeszcze... Czekaj, technologia to mnie nie interesuje w tej chwili. Mnie interesuje... Podatki. Nie mamy w ogóle jeszcze. Okej, to super. Ale dobra, no to jakby to kurczę tutaj teraz ugryźć. Pole. Tak. To damy tu. No. Teraz tak. Tu damy jeden domek jeszcze. Czy ja mam łopatę jakąś? Od razu wykopię te pieńki, które tutaj są. Pieńki, pniaki. No nie mam. Ty, a inaczej. Czy ja w ogóle mogę wybudować to wszystko, czego potrzebuję? Czyli... Czyli tak. No na pewno magazyny trzeba zrobić. Magazyn zasobów i magazyn żywności. No i właśnie, kurczę, jakby to... Jakby to ładnie wszystko tutaj umieścić, no? A może właśnie... O kurczę, no. Niby pomysł był, a wyszło jak zawsze. Łopaty nie mogę stworzyć oczywiście, dobra. Dobra, to zacznijmy od magazynów. Magazyn zasobów, jak wiemy, jest, że tak powiem, z dwustronnym wejściem, czyli z przodu oraz z tyłu. Tego tu nie zmieszczę i nie mogę nawet. A jeżeli postawię to w ten sposób, no, lepiej. Dobra. Ale tu magazyn zasobów nie ma sensu w ogóle, czekaj. On nie ma racji bytu w tym miejscu, to już lepiej tutaj by było gdzieś. Ech.
Albo od razu pod kopalnią, właśnie. Może od razu tutaj. O, i wtedy, dobra, już mam pomysł na to, czekaj. To damy tak. Tu damy magazyn na zasoby. I wtedy z obu stron będzie możliwe jakby przejście, czyli tutaj do jednych budynków produkcyjnych, a tam do drugich. I tak bym to widział. Dobra, to magazyn na zasoby trzeba postawić. W takim razie. Dobra. Okej. Szkoda mi trochę tego. Boże, jak tu ładnie jest. Ej, ej, ej. Szkoda mi trochę tego tutaj, że się już nie będzie spawnować nic, ale trudno. Czasem trzeba poświęcać niektóre struktury. Weź usuń to pole. Dziękuję. Przede wszystkim buduj. Dziękuję. I teraz tak. Niestety, ale trzeba się pozbyć tych brzuzek. Jakiś tartak, drewutnie, coś postawić, albo i ze dwie nawet. Bo to jednak nie ma co się oszukiwać, ale... Strasznie głośno. Nie ma co się oszukiwać, ale drewno jest na początku bardzo potrzebne i istotne dla nas. Jezu, zapomniałem, że to drzewo może na mnie spaść i mnie jeszcze pokiereszować. Przypomniałem sobie o tym dopiero, jak widziałem, jak to drzewo leci, nie? Zjedzmy sobie coś, te mięsko najlepiej. Dziękuję. Ile to mnie będzie surowca kosztowało? To postawienie tego magazynu. Tam bardzo dużo chyba kłód w ogóle idzie. Z tego co pamiętam. Dobra. Dzięki. No, żartujesz? Jawne oszustwo, no. Te drzewa chyba za 3 sezony powinny odrosnąć, także nie powinno być problemu. Co tu się... Czy to było drzewo w drzewie? Okej. Nie mam pytań więcej. Dobra. Jeszcze słomy brakuje, świetnie. Dobrze się zapowiada. No, a jeszcze drewutnia, 2 domy przynajmniej, albo 2 drewutnie od razu, żebyśmy nie mieli problemów. Magazyn żywności, studnia. Ała, no... Halo. Proszę, proszę tutaj ostrożnie. Hola, hola.
niedobry drzewie. Co to miało znaczyć? Kurde, jaki wielki ten klon. Aha. I siekierę trafił. No. Nie ma. Ożeż, kurczę, po 15% tylko łupię. Dobrze, że spadająca kłoda nie zrobi mi krzywdy aż takiej. Daj, daj, daj. Dziękuję, dziękuję. Daj. Ty, my w ogóle jesień będziemy teraz mieli. Trzeba by było w ogóle się... O nie. Trzeba by było ogarnąć jakiś temat związany z tym. Z jakimiś tam ciuchami takimi stricte zimowymi. Ten plecak może sprzedamy. On też się nie przyda. Skoro i tak lecimy na nieograniczonym udźwigu. Nie powinno to stanowić większego dla nas już problemu. Właściwie to żadnego. Ty, a czekaj. No właśnie. Żeby szybciej zbierać. Nie dość, że kamerkę wystarczy zmienić, to jeszcze kurczę dwurękę wziąć w dłoń i od razu lepiej idzie. Nie, nie chcę pić. Tak, do setki myślę, jak dozbieramy, to powinno być ok. Przynajmniej, żeby wybudować ten magazyn i magazyn żywności. Zawsze to dłużej jedzenie poleży. Dziękuję. Weź szóstkę, proszę, ja ciebie, młotek. Dziękuję. No i mamy magazyn. I już jest całkiem okej. Co my tu możemy takiego wrzucić? Możemy na pewno wrzucić to, chociaż nie ma sensu, bo pójdziemy na handel od razu z tym wszystkim. Kamienna siekiera, to pod drewutnie. Ale tu jeszcze drewutni nie mamy właśnie. O, to na przykład mogę zrzucić od razu. Rudy miedzi również. Kury także. Bo i tak z tym nic nie zrobimy takiego... Sól też nie jest nam przy... Czy to jest magazyn zasobów? Dobra. Wiadro. Dwa worki też się mogą przydać. Ziarno żyta też nie jest potrzebne nam w ekwipunku. Wino to na handel. Wapień teraz też się nam nie przyda. Dobra. Worek siewny może być używany na kilka różnych sposobów. Domyślam się. Magazyn żywności, pierwszy poziom. Dobra. Nowy poziom wydobycia. Proszę bardzo. Nie wiem dlaczego, ale okej. Dawaj od razu wiedzę o wydobyciu sobie ulepszymy tak bardzo jak jesteśmy w stanie. Dobra, i z uwagi na to, że tu będzie magazyn zasobów, to tu myślę, że możemy postawić magazyn żywności. I magazyn żywności, moi drodzy, to ja bym postawił tak w centrum może. Że tak powiem, po skosie nawet. Zaszalejmy. Nie, 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 nie wydobycie. Magazyny.
No nie gadaj, nie mogę tego tak zmieścić, jakbym chciał. Czekaj. No dobra. No a tu czemu nie? Aj. No to co? No to tutaj po skosie? Czekaj, bo ja już tak myślę o tym, żeby kuchnię tu w ogóle gdzieś postawić później. Tylko czy kuchnia będzie miała sens? Chyba nie za bardzo. No dobra, dajmy tu na razie magazyn, ewentualnie kiedyś tam się go usunie, jeżeli się faktycznie nam nie przyda. No. I dobra, moi drodzy, myślę, że tym akcentem możemy sobie zakończyć ten odcinek, także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres, życzę wam przyjemnego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia jutro o tej samej porze. Hej!